Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Laudetur Jezus Chrystus. Moi kochani, usiądźcie wygodnie. Najpierw uwspółcześnienie obydwu dzisiejszych czytań z księgi Michała. To Pan Bóg rozkazuje: stań, prowadź spór wobec gór, niechaj słuchają pagórki tego głosu, słuchajcie góry sporu Pana, nakłońcie uszu posady ziemi, oto Pan ma spór ze swoim ludem, z Europą, ma spór ze swoim Kościołem Świętym Katolickim. Ludu mój, służę Ci uczynię. Cóż Ci, Kościele, uczynił Pan? W czym Ci się uprzykrzył, żeś Go zdradził, żeś wyszedł poza własną oś, że oto budujesz stele i aszerty w swoich świątyniach, oddajesz nowe świątynie na cześć Boga bez starych ołtarzy, kawałek skały na środku. Ludu mój, cóżem Ci uczynię? Oto obdarowałem Cię łaską, wyzwoliłem ze wszystkich narodów, Kościele, byłeś moim królestwem i gwiazdą, byłeś przewodnikiem. Posyłałem Ci świętych proroków, posyłam Cię dziś, również i dziś do Ciebie, Ty zatykarzuszy. Z czym chcesz dzisiaj stanąć przed majestatem Boga? Z bałwofalczymi mszami świętymi, ograniczonymi w czasie, skracanymi, byle jak odprawianymi, wyprostowanymi kolanami ludzi, z wybitym sakrum, gdzie dziś do przybytku wchodzą wszyscy, świętych ofiar dotykają wszyscy, a dawniej w Starym Testamencie za to była kara śmierci. Czym Ci się, ludu święty, upokorzyłem? Czy Bóg zadowoli się Twoimi byle jakimi mszami świętymi, szybkimi nabożeństwami, zamienianymi konfesjonami na odkurzacze i miotły? Co Panu Bogu z potoku oliwy Twoich modlitw, różańców, jak się modlisz bezmyślnie, nie sercem? Nic nie rozumiesz, czym jest ofiara, żadnej wiedzy w Tobie nie ma. Jesteście głupsi, niż ustawa przewiduje. Spośród religii świata jesteście największymi ignorantami, leniami śmierdzącymi. Żadnej katechezy, żadnego czytania, żadnego pogłębiania wiedzy. Dziś już Bóg pierworodnego nie wyda za Ciebie, bo raz Go wydał i co zrobiłeś z Jego ofiarą, ze mszą świętą? Oto Bóg posyła Cię dziś i proroków, Kościele Święty, daje Ci cudowne wskazówki, mówi do Ciebie, a Tyś głuchy, zamknięty, zapatrzony w człowieka i w świat. Powyrzucaliście przybytki moje ze moich świątyń, tabernakula. Zniszczyliście wszystko, co przypomina świątynię. Odwróciliście wasze oczy i umysł ku ludziom. O mnie zapomnieliście. Z Ewangelii świętego Mateusza. Zadufani w siebie, żądacie dzisiaj ode mnie, mówi Pan, abym dał wam znak. Otrzymacie znak.
Każdy z was pozna prawdę o swoim sumieniu. Będziecie mieli swoje 5 minut prawdy o sobie. Potok prawdziwej rzeczywistości zaleje twoje serca, ale i tak część z was to nie uwierzy. Dlatego powstaną przeciwko tobie, Europo i Kościele, mieszkańcy Afryki, Azji, ponieważ oni na skutek wielu Jonaszów się nawrócili. A dziś do ciebie Bóg mówi, schyla się z darem intronizacji, a tu jest coś więcej niż Jonasz, niż nie jeden prorok. Tyle uwspółcześnienia Ewangelii i czytania, gdyby Michał żył dzisiaj, prawdopodobnie w tym tonie wygłosił słowa do swojego kościoła. Co by z nim zrobili? Ukatrupiliby go. Stąd też Pan Jezus im to wypominał. Wasi ojcowie mordowali proroków, ale w swojej ślepocie budujecie im pomniki i zarzynacie następne.